in that mode. He goes. Doceniam to, Edna, ale o co tu chodzi? Chodź, chodź. Marne i nieadekwatne. Zwykła kompetencja zaczyna być rzadkością. Źle to wygląda. Puść mnie do środka i daj mi to naprawić, żebyś mogła podłączyć nową baterię. Wystarczy wepchnąć na miejsce. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłaś, ale ja naprawdę muszę odszukać Boba. Moje drogie dziecko, ten problem... Nareszcie. Jesteśmy gotowi. Chodź, siadaj. Ze śmietanką? Jak się przekonasz, te kostiumy są kompletnie niezniszczalne. O tym sądzisz, kochana? Można prać w pralce i wrzucić je do suszarki? Snak, muszę cię poprosić o wielką przysługę. No dawaj. Transport. Masz coś szybkiego pod ręką? No ojciec, ale żeś się napiął. Nic dziwnego, że byłem twoim fanem. Zawsze, zawsze byłeś klasyk. Ale ten numer z chowaniem się za rannym towarzyszem... Jacie! Aż mnie telepie, jak o tym pomyślę! Tylko, że zaraz potem wszystko spaprałeś. Kurde, pani nie ma mocny wzywa pomocy? Radunku, napadli mnie! Dobra, gadaj, kogo wezwałeś! Nikogo, jak miałem wzywać. Puść nagranie! Halo wieża, tu India Golf 4-4. Proszę o wektor podejścia. Odbiór. Tak, dopilnuj, żeby nic nie zostało. I już? Wszystko dobrze? A widzisz, znasz tych ludzi. O, dobrze. Wyślę im coś na dzień dobry. Viola! Wszystko przez Maxa. Uciekł mi, a ja nie chciałam, żeby było na mnie. To i pomyślałam, że spróbuję wślizgnąć się do samolotu. Więc przyszłam tutaj się i zamknęłam drzwi, ale zanim go znalazłam, to już wystartowałaś. Twój. To nie moja wina! To była zaraz, twoja wina! Moment. Jack jest sam w domu? Tak, jasne, jestem głupia. Ale serio? Oczywiście, że mamy opiekunkę. Myślisz, że jestem nieodpowiedzialna? Nie zrobilibyśmy tego. No dobrze. Kogo ściągnęłaś? India Golf 4-4 do wieży. Atakujecie jednostkę cywilną. Powtarzam, cywilną! Atakujecie jednostkę cywilną! Vi, musisz otoczyć nasz samolot polem siłowym! Ale mówiłaś, że nie możemy używać jej mocy! Wiem, co mówiła! Proszę cię, zrób, co mówię teraz! Jesteśmy jednostką cywilną! Próbowałam z takim dużym. Przerwijcie atak! Mamo! 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 Obudź się! Jest nieprzytomna! Co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy?
dobrze, Max. Mamo? Gdzie jesteś? Max, patrz, to mama! Ale ona się nie rusza! Identyfikacja nieudana. Za duża prędkość ruchu. To było trochę dziwne. Pomóż nam, dziwny roboptaku! Daj! Zrobić! Chciałem wbiec na Mont Everest! Przygotujcie się! Już po nas! Przeżyliśmy, ale już po nas! Ja żyję! Ale to było fajne! Uważajcie! Nasze bagaże nigdy nie były pierwsze! Nieźle! Naprawdę to spakowałeś? Myślałeś, że będziemy mieć czas, żeby z nich skorzystać? Myślałem, że może wybieramy się na fajne wakacje! Coś, czy dałoby się go lepiej złapać?
walizka pełna kiełbasek. Wstańcie, proszę, skupmy się na zadaniu, a nie na latających. Cóż, to jest po prostu zbyt wygodne, żeby nie było przydatne. Na pewno nie skromność. Dobra, opadamy dalej. Rany, łatwo było. W sumie, jak już się przyzwyczaiłam, to jest nawet fajnie. Dobrze, dzieci. Musimy wydostać się z tego braku, więc lepiej zacznijmy budować. Nie mamy żadnej łódki? Ale macie swoją super elastyczną mamę. Trzymajcie się, dzieciaki! Lecimy! Trafienie potwierdzone. Cel został zniszczony. A jakoś to przeżyjesz. A. Drani.
pole siłowe nie przepuszczało wody, więc może jakoś jej zablokuje. Zobaczymy, czy będę mogła dać ci coś lepszego do biegania. Ej, Viola! Pomożesz mi wejść na ten tor? Jasne. Rozejrzy się po okolicy. Może jest tu coś, co nam się przyda. Dziękuję, Viola. Ej, to łaskocze! Wydaje mi się, że mogę coś zbudować z tych fioletowych klocków. Tak, mam pomysł! Myślę, jak was zabrać na drugą stronę. Pirat z kosmosu, a tata został porwany jak w filmach.
To raczej nie są kosmici Mars. Tak czy inaczej, musimy dostać się do środka. Zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Nie wiem, Viola. Bądź ostrożna. Co ten wasz ojciec się tu wpakował? Nareszcie.
zatrzymać kolejki, albo ktoś nas w końcu zauważy. Myślę, że ojciec ma kłopoty. Co teraz zrobimy, mamo? Nam też nie idzie najlepiej. Idę go poszukać. Dopóki nie wrócę, Viola dowodzi. Co? Głuchy jesteś? Ukryjcie się i uważajcie na siebie. Wrócę rano. Żyją? Tak. I przepraszam, panie i niemamocne. Zrozumiałam teraz, że syndrom... Helen? Potwierdź tożsamość. Hej, Viola! Co? Zły klucz głosowy. Klucz głosowy? Zły klucz głosowy. Zaraz, zaraz. Ha? Ale raczej nie pomaga nam w ucieczce. Naleźli nas! Max, uważaj! Bierze nas na cel! Jednego mniej, ale raczej nie był sam. Oh,
sposób, żeby się odczepił. Ale oni mają dużo tych maszyn. Po prostu je rozwalimy! Ha! Kolejne złoczyńca pokonane przez Marta. To znowu ta papuga. Na statku? Jak my tam niby wejdziemy? Ha! To proste! Wygląda na to, że ciągnie mu mało. Oj, ja dopiero zaczynam! Dzieci, nic wam nie jest. Martwiliśmy Myślałem, się. Myślałem, że was nie zobaczę. O, jesteście cali. Ej, 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 ej! Zaraz, chwila! Cała familia superbohaterów! Rodzinny interes! Normalnie sami swoi, kurde, nie wyrobię. Straszna machina wyłania się z kapsuły. Robi masakrę. Tłum wpada w panikę i gdy wszyscy już tracą nadzieję, sytuację ratuję ja. Pozabijałeś prawdziwych bohaterów, bo chciałeś się bawić w superbohatera. Ja się bawię? Ale i tak cię załatwiłem, co? Przepraszam. Wszystko przeze mnie. Kiepski ze mnie ojciec. Ciągle myślałem o sobie. Czułem się niedoceniany, a sam nie doceniałem was. No, skoro tatuś zrozumiał już swoje błędy i wybaczenia, to chyba możemy stąd spadać, co? O nie! O nie! O nie! Viola! Oj, ups! Musimy wrócić na stały ląd! Po drodze widziałam hangary i pas...